Witajcie, rodacy! VR zalewa nasz rynek zarówno w postaci gier, aplikacji, czy właśnie urządzeń. Dlatego ja przetestuję dla Was komplet do zabawy do wirtualnej rzeczywistości od Mediateku. Zacznijmy zatem od gogli. Te są dobrze zabezpieczone na czas transportu, a z opakowania można wyczytać, iż produkt ten jest przeznaczony dla większości smartfonów z przekątną od 3,5 do 6 cali. W środku zestawie znajdziemy dodatkowo ściereczkę z mikrofibry, która przyda się do czyszczenia soczewek, instrukcję obsługi, jak i specjalne naklejki służące jako dystanse do zaczepów. Same gogle po wyjęciu z pudełka sprawiają wrażenie solidnych, ale wykonane są z dość taniego plastiku. Te dodatkowo posiadają fabrycznie zamocowane opaski na głowę, które możemy regulować za pomocą rzepów. Łączenie opasek zaś z tyłu głowy zostało wykonane ze skóropodobnego materiału i jest wypchane jakąś gąbką, co poprawia komfort użytkowania. Jak już jesteśmy przy miłych materiałach, warto powiedzieć, że wyjściółka umieszczona na rancie gogli została wykonana z ekoskóry i jest bardzo miękka. Niestety jestem osobą noszącą okulary, a miejsce, do którego przykładamy twarz, jest wąskie, przez co ramki od okularów korekcyjnych nie mieszczą się. Więc jeżeli macie dużą wadę wzroku, potrzebne będą Wam soczewki w oczach podczas użytkowania tego sprzętu. Instalacja smartfonu natomiast jest banalnie prosta, bowiem okulary posiadają otwieraną na magnes klapkę, a w środku przemocowujemy telefon w specjalnym miejscu, gdzie są dwa rozsuwane zaczepy, górny oraz dolny. Idąc dalej, warto wspomnieć o froncie, na którym znajduje się napis Matrix Pro VR. Otóż jest to odłączalny element, który odsłania kamerę naszego smartfonu. Dlatego zestawu można użyć nie tylko do wirtualnej rzeczywistości, ale również jako element rozszerzonej rzeczywistości. Oczywiście i ten element posiada zatrzaski na magnesy. Istotnym elementem gogli są soczewki, a te od Mediatechu posiadają średnicę 32 mm. Pokrętło umieszczone na górze umożliwia regulowanie ich na boki, no i w ten sposób możemy dopasować sobie rozstaw do własnych oczu. Pokrętła umieszczone po obu bokach oddalają i przybliżają element, gdzie zamocowany jest telefon. W ten sposób oddalamy ekran smartfonu od soczewek. Ale czemu to ma służyć? No tego niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Tak więc, czy ten produkt posiada jakieś wady? Otóż tak naprawdę jedną, ale poważną. A to dlatego, że gogle nie mają żadnego magnetycznego przycisku, tak więc za każdym razem, gdy chcemy przełączyć coś w używanej aplikacji, jesteśmy zmuszeni do ich ściągnięcia, otworzenia klapki, kliknięcia w smartfonie, no i z powrotem nałożenia całości na swoją głowę. Na szczęście Mediatek mocno zaleca, by wraz z goglami kupić ich joystick, a dzięki temu wyżej wspomniany problem przestaje istnieć, ba, nawet wtedy zabawa staje się jeszcze lepsza i przyjemniejsza. Owy pad bardzo wygodnie leży w dłoni, posiada 8 przycisków, przełącznik dla iOS-a i Androida oraz gałkę do sterowania. Joystick standardowo działa w trybie myszki, tak jak w kompie, ale bez problemu możemy zmienić jego ustawienia na tryb gamepad, muzyczny, wideo czy VR. Całość działa dodatkowo na dwie baterie AAA i producent podaje tutaj, iż dzięki temu możemy bawić się naszym gamepadem do 40 godzin. Reasumując, czy są to najlepsze gogle na rynku VR? Na pewno nie. Jednak posiadają jedno z najlepszych proporcji jakości do ceny. 55 zł za headset plus 30 za rewelacyjnie spisujący się joystick to naprawdę okazyjna cena. Tak więc jeżeli zaczynacie Waszą przygodę z rzeczywistością wirtualną i nie chcecie przekroczyć stówki, to są to produkty na pewno warte rozważenia przy zakupie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!